Na tle naszego województwa, a przede wszystkim kraju, sytuacja epidemiologiczna w Suwałkach wygląda bardzo dobrze. Szybko spada liczba osób przebywających w kwarantannie na terenie miasta. W chwili, gdy powstaje ten materiał, nie ma nowych zachorowań poza jednym wykrytym 3 tygodnie temu. Osoba ta jest już zdrowa. To oznacza, że w Suwałkach nie ma ani jednej osoby zakażonej koronawirusem. Niemniej jednak musimy dbać o swoje bezpieczeństwo i te środki ochrony osobistej, maseczki są bardzo popularne i bardzo zalecane i proszę, apeluję do mieszkańców, żebyśmy przestrzegali tych wszystkich zakazów i w tych kontaktach z innymi osobami trzymali odpowiedni dystans, odległość. To są podstawowe zasady. Władze Suwałk, mimo tego, że sytuacja w mieście jest w miarę spokojna pod względem zachorowań, podejmują wiele działań zapobiegawczych, wyprzedzających możliwy rozwój epidemii. W formie finansowej, kwotą ponad 500 000 zł, wsparto działalność suwalskiego szpitala, policji oraz pogotowia ratunkowego oraz zakupiono maseczki dla wszystkich suwalskich seniorów. Powstała również specjalna ekipa, która zajmuje się dezynfekcją miasta. Wdrożony przez Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk, pakiet wsparcia suwalskich przedsiębiorców spotkał się z dużym zainteresowaniem. Do suwalskiego ratusza trafiło ponad 50 wniosków o ulgi, zwolnienia czy odroczenia podatków na łączną kwotę ponad 4,5 miliona złotych. Pierwsze wnioski są już rozpatrywane. Przyjęliśmy taką zasadę w sytuacji, kiedy dany podmiot ubiega się o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty, próbujemy maksymalnie upraszać tą procedurę. Jak w trybie indywidualnym chcę, żeby miasto umorzyło chociażby podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, to wtedy tych dokumentów żądamy trochę więcej. I musi być związek ulgi zastosowanej z sytuacją, która dotyczy konkretnego przedsiębiorcy. Ponadto na ostatniej sesji Rady Miejskiej prezydent Suwałk zaproponował radnym Rady Miejskiej w Suwałkach przyjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, którzy na mocy wprowadzonych zakazów nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Te firmy, które zostały wyłączone z mocy prawa, z działalności, one będą korzystały ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na 3 miesiące. Jest tutaj uchwała Rady Miejskiej, która zwalnia za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec podmioty gospodarcze, te, które prowadzić działalności nie mogą. I tutaj między innymi hotele nie prowadzą działalności gospodarczej, restauracje nie prowadzą działalności gospodarczej. Szacuje się, że pomocą objętych zostanie około 50 podmiotów, a łączna kwota zwolnienia z podatku za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca tego roku wyniesie ponad 300 tysięcy złotych. Chodzi tu głównie o hotele i pensjonaty, restauracje, agencje koncertowe czy sale bankietowe oraz salony fryzjerskie. Miasto Suwałki pozyskało z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie na realizację 7 projektów. W sumie to kilkanaście ulic. Trwają analizy możliwości finansowych miasta. Na pewno zostanie wykonanych 5 lub 6 projektów. Z jednego miasto na pewno zrezygnuje z uwagi na niższe dochody spowodowane koronawirusem. Cieszę się niezmiernie, że są pieniążki na realizację tych dróg. No, musimy zrobić wszystko, jeżeli ktoś nam daje jakieś dofinansowanie, żebyśmy mogli pozyskać ten udział własny z jakichś tam źródeł. To już nasza w tym rola i zadanie. Coraz trudniej jest tym, ale chcemy maksymalnie jak najwięcej zrobić, chociażby po to, żeby dać front pracy dla tych firm, które są tutaj, bo te firmy też czekają na nasze zamówienia i to są miejsca pracy również, a chcemy o to dbać. W tym roku wybudowane będą ulice księdza Stanisława Szczęsnowicza, ulice osiedlowe na tak zwanym osiedlu Bieryły, ulica Andrzeja Wajdy, Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego oraz kolejny fragment trasy wschodniej na odcinku od północnej do wylotowej. Ważą się jeszcze losy budowy ulic Bazarowej, Targowej i Bałtyckiej. Miasto rezygnuje z kolei z kontynuacji budowy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki.